Hej kochani, zapraszam na kolejny film fryzurowy i dziś pogadamy o klamerkach. Będzie to film z prostymi fryzurami z użyciem klamerek, które podejrzewam każda z Was ma w domu. Każdy znajdzie u siebie klamerki. Ja mam tu właśnie kilka takich moich ulubionych łapek, żabek, klamerek, nie wiem jak to powiedzieć. Ta pierwsza jest z H&M-u i kupiłam ją już wiele, wiele lat temu, chyba jeszcze byłam na studiach, tak mi się wydaje. To jest taki motylek i powiem Wam, że jest tak pomocna przy wszelkich fryzurach, nawet przy przytrzymywaniu włosów i jest bardzo taka wytrzymała. Na pewno macie też takie spinki, które leżą u Was w szafie od wielu, wielu lat. Kolejna klamerka to jest świeży zakup, pokupiłam ją w grudniu, to był komplet, ale drugą już zgubiłam. I te klamerki są z Klersi, one są świetne, bo w środku mają ząbki i dzięki tym ząbkom świetnie przytrzymują każdą fryzurę. Także zajrzyjcie do Klersi, jeżeli chcecie znaleźć klamerkę, która przytrzyma Wasze włosy, które są ciężkie, niesforne, nie układają się. Może właśnie coś takiego pomoże. No i trzeci rodzaj klamerek, który mam, to są klamerki przezroczyste. One są najmniej trwałe i te klamerki zawsze jakoś najszybciej mi się łamią, wyginają i tak dalej. One były bardzo tanie, kosztowały kilka eurocentów w Holandii. U nas też dostaniecie je w H&M-ie, takie malutkie, ale one się szybko gubią, wyginają, łamią. W każdym razie przydadzą się świetnie do fryzur, w których nie chcecie, żeby klamerki były bardzo widoczne i żeby bardzo rzucały się w oczy. Także zaczynamy, pokażę Wam moje ulubione fryzury z klamerkami. Pierwsza fryzura to będzie kok. Biorę sobie wszystkie włosy do góry i związuję normalnie gumką. I to jest taka metoda, żeby tego koka jakby trzymać na górze, żeby nie opadał. Wiele osób ma z tym problemy z uwagi na ciężkie włosy. Ja też mam dosyć ciężkie włosy, mam cienkie, ale bardzo, bardzo dużo włosów. I często jest tak, że kiedy robimy sobie zwykłego koka w ten sposób, to on nam się po prostu jakoś tam nie trzyma, luzuje w ciągu dnia, opada i tak dalej. A chcemy mieć właśnie takiego byle jakiego luźnego koczka. I moją metodą na takiego koka zamiast wsuwek jest właśnie klamerka. I świetnie sprawdza mi się ta, którą mam właśnie z Klers. I wpinam ją sobie dokładnie tu z tyłu. I dzięki temu fryzura będzie trzymała mi się cały dzień i kok mi się nie rozwali. Nieważne jakiego koka sobie zrobię, to właśnie to, że wpięłam sobie tę klamerkę tutaj z tyłu, ona mi wszystko to przytrzyma na miejscu. Druga fryzura jest wykorzystaniem dużej klamry i tą wykorzystuję w tym momencie, kiedy chcę sobie zrobić taką fryzurę, która nie będzie mi opadać na twarz, chcę zabrać włosy z twarzy jak najszybciej, kiedy na przykład muszę się nad czymś pochylić, kiedy siedzę nad kąpem i nie chcę, żeby te włosy właśnie leciały do przodu, to wtedy sobie zwijam włosy w takiego banana i powiem Wam, że robię to już od dawna, już od lat 90., kiedy chodziłam do szkoły. Już w ten sposób sobie robiłam, także zwijam sobie włosy z tyłu, zabezpieczam tą dużą klamrą, a te włosy, które mi zostały, po prostu sobie przypinam. Kiedyś oczywiście zostawiałam je, żeby sobie luźno wisiały, ale teraz już tak nie jest, teraz włosy przypinam wszystkie, tak żeby mi nic nie przeszkadzało, no i żeby wyglądało to bardziej jak kok, a nie jakiś taki zwisający banan. Trzecia fryzura z klamerkami to będzie kok na dole. Zaczynam od tego, że najpierw związuję sobie włosy w taki niski kucyk i później te włosy, które są w kucyku, zaplatam sobie w warkocz. Może to być oczywiście warkocz zwykły, może to być warkocz typu kłos. Ja zwykle ten warkocz sobie rozwarstwiam, jeszcze bardziej powiększam, chcę, żeby tych włosów było więcej. Ale jeżeli chcecie, możecie zrobić to bardziej ciasno, także wszystko zależy od Waszych preferencji, jakie warkocze lubicie. I później ten warkocz sobie niedbale zwijam wokół tej gumki i klamerkami przypinam i zwykle używam do tego albo jednej tej właśnie brązowej klamerki, albo kilka klamerek tych bezbarwnych, żeby nie rzucały się w oczy, także to też zależy od sytuacji, ale jest to bardzo szybka fryzura. No i właśnie tutaj unikam wsówek. Wsówki często kują mnie w głowę, a klamerki jakoś są takim szybszym sposobem i bardziej go lubię, także to też jest trzeci mój sposób. Kochani, mam nadzieję, że chociaż trochę przekonałam Was do fryzur z klamerkami. Spróbujcie koniecznie, jeżeli macie je w domu. Te fryzury są takie, że za każdym razem wychodzą inaczej, także nigdy nie uzyskacie takiej samej fryzury. Chodzi mi raczej o sposób łapania włosów, w jaki sposób można je razem spinać, przypinać, upinać, tak żeby się trzymały, tak żeby nam nic nie spadało, nie przeszkadzało. Klamerki naprawdę mocno trzymają te włosy, o wiele lepiej niż wsówki czasami. To zależy oczywiście od fryzury. Wsówki też lubię, ale to zależy już wszystko od upięcia. Także dajcie mi znać, jak podobała Wam się te propozycje. Jeżeli jakąkolwiek wykorzystacie, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie lub na Facebooku, a na pewno wpadnę, żeby polubić Wam zdjęcie. No i jeżeli chcecie zobaczyć więcej pomysłów na fryzury z klamerkami bądź z wsówkami, to piszcie mi na dole. Widzimy się za tydzień. Pa, pa, kochani!